Pan poseł Rufiński jak zwykle nie zrozumiał, co się mówi tutaj, więc ja się pytałam, proszę pana, o stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Jakie było? Nie do pana, bo do pana w ogóle nie kieruję żadnych pytań, tylko bardzo proszę, żeby ktoś z przedstawicieli rządu odpowiedział mi na pytanie, jakie jest stanowisko rządu wobec tego typu zabójczych projektów. Pana o nic nie pytam, proszę pana.